Hej kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam nowości z Glam Shopu. Wiem, że mam Wam pokazać cienie, bo cienie już mam od jakiegoś czasu i cienie Hani chcę przetestować, ale zrobimy to sobie w osobnym filmie. Dziś natomiast przyszły do mnie jakieś nowości i stwierdziłam, że przetestuję tutaj z Wami razem i chcę też testować dla Was rzęsy, bo rzęsy Hani są świetne. Od jakiegoś czasu je noszę i zrobię o nich też osobny film. Dostałam tutaj taką przesyłeczkę z nowościami. Przeczytam Wam coś na temat nowości. Cześć Karolina, dziś przedstawiamy Ci nasze nowe rozświetlacze. Jupiter to pierwszy w Polsce rozświetlacz typu Duochrome. Kolor bazowy to delikatny róż, który opalizuje na brzoskwiniowo-złoty odcień. Wow. Wykończenie rozświetlacza jest bardzo gładkie, daje efekt tafli lustra. Diva to rozświetlacz w ciepłej kolorystyce, lekko brzoskwiniowy, idealny do każdego makijażu. Celebrytka jest neutralnym odcieniem najlepiej wpasowującym się w kolorystykę skóry. Wszystkie nasze rozświetlacze stworzone są tak, aby stopień ich błysku można było budować. Dla delikatnego efektu nałóż jedną cienką warstwę, jeżeli zależy Ci na mocnym połysku, który porazi wszystkich wokoło, nie bój się dołożyć kolejnej warstwy, jednocześnie wcierając ją w skórę okrężnymi ruchami przy użyciu naszego pędzla T20. I mam tutaj ten pędzel, Hania mi przysłała drugą sztukę, a ja mam go od jakiegoś czasu i świetnie mi się sprawdza. Nie boję się wcierać kolejne warstwy. Ja się nie boję zbytniego błysku. Produkt jest polski, to jest ważne. Produkt nie jest testowany na zwierzętach, bardzo ważne. Wolny od składników testowanych na zwierzętach. Gramatura to 9 gramów. Paleta, mam już taką samą na cienie, zresztą zobaczycie to przy teście cieni. Paleta wygląda tak, jest to paleta magnetyczna. Jak wiecie, takie palety ciężko dostać, jak wiecie, stacjonarnie gdzieś. Hania oczywiście u siebie już pokazuje, też już śledzę na Instasnapie. Pokazuje właśnie i na Snapie, i na zdjęciach różne makijaże. Tu mam pierwszy, który ma różowy odcień, to jest ten Jupiter. Diva. Podoba mi się nazwa. I trzeci to jest Celebrytka, który podobno właśnie jest tym najbardziej standardowym. I powiem Wam, że on wygląda troszeczkę jak Mary Luminizer. Zaraz go sobie porównamy, może będzie jakiś fajny, może znajdziemy fajny zamiennik. I wiecie co, ja sobie te rozświetlacze przełożę teraz do palety. Będzie mi wygodniej je z nich korzystać niż tutaj. No dobrze, i mamy te trzy rozświetlacze. Tutaj od tej strony Jupiter, Diva i Celebrytka. Na pierwszy rzut oka najbardziej mi się podoba Celebrytka, ponieważ są takie moje kolory. Natomiast chciałabym bardzo przetestować ten Duochrome, bo nigdy nie słyszałam o rozświetlaczu typu Duochrome. Zaraz sobie zrobię swatch najpierw na ręku. Konsystencja nie jest bardzo kremowa, jest bardziej pudrowa. W ogóle jak coś mi tu prześwituje spod spodu, to nie zwracajcie na to uwagi. Wczoraj testowałam takie, wiecie, mocno napigmentowane, długotrwałe szminki i właśnie nie zmyły się. Teraz Diva. Tak, one są mocno pudrowe, właśnie nie są kremowe, a jest w nich dużo tego, duża taka pudrowość. Celebrytka, którą często u Hani widzę właśnie w makijażach, czy tam na Snapie, czy na Instagramie. O! I tu jest trzeci. Widzicie te dwa pierwsze zbliżone bardziej do siebie, ten środkowy, bardziej taki beżowy. Wszystkie dają efekt tafli. Porównamy sobie jeszcze do Mary Lou, którą mam tutaj. I zobaczymy, jak się to ma do Mary Lou, czy któryś jest do niej podobny. I Mary Lou mam tu na dole. I Mary Lou to będzie mieszanka na moje oko tych dwóch. Tego i tego. Tu macie Mary Lou, są bardzo podobne, bardzo podobne. Mary Lou jest troszeczkę bardziej kremowym rozświetlaczem. Jeszcze chciałam porównać do tego Too Faced, bo mam jeszcze taki rozświetlacz Candlelight, który też mi się wydaje, że będzie miał podobny odcień. Tu mamy Candlelight, dwa odcienie jasne i ciemniejsze. Widzicie, znowu, jestem po prostu, jestem sierotą, widzicie? Ja non stop sobie coś robię. Dobra, wracając, tu mamy Candlelight, tu mamy rozświetlacze Hani, są bardzo podobne. Zobaczcie, jakie są podobne. Dają podobny efekt. Te są bardziej błyszczące, te mają mocniejszą taflę. Te trzy niż Too Faced. Także naprawdę fajne, można powiedzieć, zamienniki tańsze. I teraz biorę sobie pędzelek T20 i nałożę sobie, słuchajcie, ten Duochrome Jupiter. Nie mam na sobie rozświetlacza, mam tylko róż. On tak pięknie połyskuje. Ładnie opalizuje, bo widać, że on jest różowy. Wtopił się tu na różowo jakby, a rzeczywiście opalizuje na złoto. Ładny jest ten rozświetlacz. Ale nie sypią się. Powiem Wam, że nakładam i jakby produkt sam się nie osypuje. Naprawdę. To jest to, co lubię. Tak. Oba są ładne, ale Celebrytka wygrywa. Tu zobaczcie teraz sobie z daleka, jak jeszcze to wygląda. Celebrytka się bardzo świeci. O rety. Ten trochę mniej, ten Duochrome. Tak się rusza, wiecie, żebyście widzieli, jak światło tu pada. Także super. Gratuluję Hani, że coś takiego stworzyła. Na pewno to jest dużo pracy, żeby stworzyć taki produkt. Szczególnie w Polsce, ponieważ w Polsce produkcja kosmetyków to jest ciężki temat i jest niewiele firm, które się podejmą
stworzenia czegoś od zera, dobrej jakości, także super, gratulacje dla Hani. Linki zostawiam Wam na dole. Jeżeli chcecie, to zrobię Wam osobny test właśnie i rzęs, i cieni. Zresztą mam zamiar to zrobić, już Wam zapowiadałam. Przeprowadziłam się w końcu, jestem w swoim pokoju, więc będę mogła to zrobić. Mam nadzieję, że tą kasetkę wypełnię jeszcze pozostałymi odcieniami, bo wiem, że będą wchodziły też nowe odcienie. Także zostawcie kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało. I widzimy się już w kolejnych testach na żywo. Pa, pa, kochani. That type of chick gets so mad, might fight a chick.